Słowo Boże na każdy dzień. Pracowałem i mówiłem tak do was. Poświęciłem mnóstwo energii i włożyłem wiele wysiłku. Kiedy słuchaliście szczerze tego, co do was mówię? Kiedy pokłoniliście się mi wszechmogącemu? Dlaczego mnie tak traktujecie? Dlaczego wszystko, co mówicie i robicie, wywołuje mój gniew? Dlaczego wasze serca są tak zatwardziałe? Czy kiedykolwiek was powaliłem? Dlaczego nie robicie nic poza wywoływaniem mojego smutku i niepokoju? Czy czekacie na dzień mojego gniewu, gniewu Jahwe, który na was spadnie? Czy czekacie, aż okaże gniew z powodu waszego nieposłuszeństwa? Czyż tego wszystkiego nie robię dla was? Cały czas traktujecie mnie, Jahwe, w ten sam sposób, kradniecie moje ofiary, zabieracie dary z mojego ołtarza do domu i karmicie nimi szczenięta w wilczym legowisku. Ludzie walczą przeciwko sobie, spoglądając na siebie piorunującym wzrokiem, dobywając mieczy i włóczni, wrzucając moje słowa, słowa Wszechmogącego, do latryny, aby mogły stać się obrzydliwe jak ekskrementy. Gdzie wasza prawość? Wasze człowieczeństwo uległo zezwierzęceniu. Wasze serca dawno zamieniły się w głazy. Czy nie wiecie, że gdy nadejdzie dzień mojego gniewu, osądzę zło, które popełniacie dzisiaj przeciwko mnie, Wszechmogącemu? Czy myślicie, że oszukując mnie w ten sposób, wrzucając moje słowa do bagna, nie słuchając ich, czy sądzicie, że czyniąc tak za moimi plecami, unikniecie mojego gniewnego spojrzenia? Czy nie wiecie, że już zostaliście dostrzeżeni przez moje oczy, oczy Jahwe, gdy kradliście moje ofiary i pożądaliście mojej własności? Czy nie wiecie, że gdy kradliście moje ofiary, działo się to przed ołtarzem, na którym zostały złożone? Jak możecie sądzić, że jesteście na tyle bystrzy, aby móc mnie w ten sposób oszukać? Jak mógłby mój gniew ominąć wasze ohydne grzechy? Jak mój szalejący gniew mógłby przejść obok waszych złych czynów? Zło, które dzisiaj popełniacie, nie otwiera przed wami drogi, tylko potęguje karcenie was w przyszłości. Prowokuje mnie Wszechmogącego do karcenia was. Jak wasze złe czyny i wasze złe słowa mogłyby umknąć przed moim karceniem? Jak wasze modlitwy mogą dotrzeć do moich uszu? Jak mógłbym otworzyć drogę przed waszą nieprawością? Jak mógłbym okazać pobłażliwość wobec waszych złych czynów, gdy mi się przeciwstawiacie? Jak mógłbym nie odciąć waszych języków, które są tak jadowite jak węże? Nie wzywacie mnie przez wzgląd na waszą sprawiedliwość, zamiast tego potęgujecie mój gniew w następstwie waszej niesprawiedliwości. Jak mógłbym wam przebaczyć? W moich oczach, oczach Wszechmogącego, wasze słowa i czyny są plugawe. Moje oczy, oczy Wszechmogącego, widzą waszą niesprawiedliwość w kontekście nieubłaganego karcenia. Jak mogłoby ominąć was moje sprawiedliwe karcenie i sąd? Ponieważ wy mi to robicie, wprawiając mnie w zasmucenie i gniew, jak mógłbym pozwolić, abyście wymknęli mi się z rąk i uciekli przed dniem, w którym ja, Jahwe, skarcę was i przeklnę? Czy nie wiecie, że wszystkie wasze złe słowa i wypowiedzi dotarły już do moich uszu? Czy nie wiecie, że wasza niesprawiedliwość skalała już moje święte szaty sprawiedliwości? Czy nie wiecie, że wasze nieposłuszeństwo wywołało już mój niepohamowany gniew? Czy nie wiecie, że już dawno doprowadziliście mnie do wzburzenia i już od dawna nadwyrężacie moją cierpliwość? Czy nie wiecie, że już rozszarpaliście moje ciało na strzępy? Do tej pory znosiłem to cierpliwie, ale teraz uwolniłem mój gniew i nie będę tego dłużej tolerował. Czy nie wiecie, że wasze złe czyny objawiły się już moim oczom, a moje krzyki dotarły już do uszu mojego ojca? Jak mógłby on pozwolić, abyście mnie tak traktowali? Czy jakakolwiek praca, którą w was wykonuję, nie ma właśnie was na względzie?
Jednak kto z was stał się bardziej kochającym moją pracę, pracę Jahwe? Czy mógłbym być nieposłuszny woli mojego ojca z powodu mojej słabości i mojej udręki? Czy nie rozumiecie mojego serca? Mówię do was, jak mówił Jahwe. Czyż nie zrezygnowałem dla was z tak wielu rzeczy? Mimo że jestem gotów znosić cierpienie przez wzgląd na pracę mojego ojca, to jak wy moglibyście zostać zwolnieni z karcenia, które na was sprowadzę z powodu mojego cierpienia? Czy nie nacieszyliście się mną tak bardzo? Dzisiaj zostałem wam podarowany przez mojego ojca. Czy nie wiecie, że macie do dyspozycji znacznie więcej niż moje szczodre słowa? Czy nie wiecie, że moje życie zostało wymienione za wasze życie i rzeczy, z których korzystacie? Czy nie wiecie, że mój ojciec wykorzystał moje życie do walki z szatanem i podarował je również wam, dzięki czemu otrzymaliście po 100-kroć i mogliście uniknąć tak wielu pokus? Czy nie wiecie, że tylko dzięki mojej pracy zostaliście uwolnieni od wielu pokus i srogiego karcenia? Czy nie wiecie, że tylko z mojego powodu mój ojciec pozwala wam wciąż zażywać przyjemności? Jak wasze serca mogą pozostawać dziś tak zatwardziałe, jakby wzrastały bez duszy? Jak zło, które dzisiaj popełniacie, może ujść przed dniem gniewu, który nadejdzie po tym, jak opuszczę ziemię? Jak mogę pozwolić, aby ci, którzy mają tak zatwardziałe serca, uniknęli gniewu Jahwe?